bierz tego dziada ze sobą do samochodu. Miłego dnia ci życzę. Charlie dostała takie Tamagotchi od Kuby, od Marysi Jeleniewskiej. I słuchajcie, było to Tamagotchi w szufladzie i całą noc domagało się o jedzenie, o picie i ja chyba z 5 razy się wybudzałam w nocy, więc nie śpimy z tym więcej, okej? Bo to jak mały dziś już się zachowuje. Tak, trzeba karmić, trzeba wyprowadzać na spacer. Ale i tak to będę brała. Do łóżka? O nie. I będę miała to pod kocykiem. Czyli ja będę miała znowu nieprzespaną nockę? Jak z dzidziusiem prawdziwym. Tak to najmniej piszczało, to wyło w nocy. A kocham cię. A z tym. Nie, zabieraj to. Trochę będzie piszczało, ale potem zastanie. Okej, okay, dobra. Dzięki za instrukcję. Kocham cię bardzo. Tak, tyle pracunków dostaliśmy. Widzę, przepiękna. Dziękujemy bardzo. Kocham cię bardzo, miłego tu dnia. Też jest trochę. Kocham cię, Halinka. Kocham cię. Ja też. For the coast, no telling when or if you're coming home. Half the time you knew me, you were out there on the road. It's a wonder that we've come this far at all. Dzień dobry, kochani, witam was w kolejnym jesiennym vlogu. Założyłam dzisiaj na siebie ten sweterek z Etam, co wczoraj wam pokazywałam. No on jest taki cudowny. Ja myślę, że to nie jest piżama, bo raczej dziwnie byłoby tak spać w piżamie z golfikiem. Bardzo cieplutki jest ten komplecik, a zarazem jest taki delikatny, że nie czuję, że jestem w takim swetrze zapakowana. Zakładam moje ukochane, ulubione kalosze. Powiem wam, że chyba w ogóle kupiłam o pół rozmiara za duże. Ale to nic. Jak mam grubą skarpetę, to tego tak nie czuję. Chociaż teraz tak na szybko już zakładam je na gołą stopę. Zapakuję sobie spodnie w gumiaki i jazda. Jesieniara but! Za każdym razem jak dodam film na kanał, to oczywiście czytam wszystkie komentarze. Odpisuję, serduszkuję i biorę sobie wasze komentarze do serca. I wyobraźcie sobie, że kilka osób mi napisało, że jak jeszcze raz usłyszę jesieniara but, to się przekręci. Może faktycznie to kogoś cały czas denerwować, jak ja przez cały vlog mówię jesieniara mód, jesieniara mód. Postaram się mówić mniej, natomiast tego słowa jakby nie jestem w stanie wyrzucić teraz ze swojego słownictwa przez ten cały piękny jesienny czas, także jeżeli tylko kogoś denerwuje jesieniara mód, to przepraszam, będzie musiał zatykać już. A może powinnam mówić na zmianę jesieniara mód, pumpkiniara mód. Ty, pumpkiniarzu, wychodzimy. Program. Pampkiniarz, no jak to brzmi, jak paprykarz trochę. Idziemy. Jedziemy na obiadek i przejeżdżamy, a tutaj tyle pięknych dyń państwo tutaj sprzedają pod domem, więc zaraz coś jeszcze wybiorę, bo dzisiaj planuję naprawdę zaszaleć z tymi dyniami. Chcesz zdjęcie tu? Skupiłam się tutaj na tych małych dyńkach, bo jak ja je pięknie wysprejuję na srebrno, to będą takie jak szukałam. Są takie maluszki, maluszki. To są troszeczkę większe. Tak, jeszcze jedno mogę? Dobra. Dziękujemy bardzo. Wczoraj wam mówiłam, że coś mnie rozkłada, nie najlepiej się czuję. Zrobiłam sobie tą gorącą kąpiel, wyleżałam się w tej wannie. Później położyłam się do łóżka, obejrzeliśmy serial. Rano się obudziłam i mówię, cud, stało się cud, czuję się dobrze, także bardzo się cieszę, bo bałam się, że już złapie mnie pierwsze takie jesienne przeziębienie, ale tu, chyba nie. Tu. Jeszcze raz? Tu. Ja muszę jeszcze raz? Ile mam już zrobić? Jezu, tego? Nie wiem, zrób trzy na wszelki wypadek. Tu, dobra. Czy my zastanowiliśmy się w końcu, co chcemy zjeść? No jakieś azjatyckie blisko, bo nie mamy dużo czasu. Tenis czarni. Wygrała jednak restauracja włoska i kocham tutaj jeść steka z truflą. No jest po prostu tak obłędne do tego ziemniaczki z truflą, z serkiem. Coś Luka się ma. Pomieszało. Luka buratkę. No nie, no ja kocham takie jedzonko, do tego jeszcze focaccia, oliwki, to wszystko dla mnie w ogóle. Ta focaccia, o tu, Luka stwierdził, że będzie fit i na drugie danie zamawia jeszcze kurczaczkę dla dzieci. Z menu dziecięcego. Przyjechałam do mnie
miejsca, gdzie są chryzantemy. I jak się okazuje, takie duże to będą dopiero za 2 tygodnie. Teraz są takie mniejsze i powiem Wam, że mi się tak podobają właśnie takie bordowe. Myślałam, żeby pomieszać bordowe z białymi, ale chyba w ogóle bym się zdecydowała na same bordowe. Boże, gumiaczki są, można chodzić, ale miejsce znalazłam. Widzisz, trzeba od razu jechać. Bardzo fajne. W takie miejsce, a nie... Wicce. Tak, Wicka nam napisała, że tutaj właśnie na, pod takim adresem znajdują się takie piękne chryzantemy. Zdecydowałam się na 11 takich, bo były takie piękne. Bardzo ładne. Jeszcze ta... Wiem, no ale nie złapię. O, te to są ja wezmę. Dużo niż te. Bo te są takie jakby też ładne, ale... wyblakłe troszeczkę, nie? No, a te, które ja wzięłam, to są takie krwiste, takie bordowe. Chwilkę, o. Albo już pan ma, tak? Do mnie resztę? Tutaj o. Dziękuję panu pięknie. I wyobraźcie sobie, że u takiego pana zapłaciłam za jedną chryzantemę 15 zł. Nie ma takiej możliwości, żebym na hali Mirowskiej zapłaciła 15 zł. No na pewno nie. Myślę, żeby kosztowała, nie wiem, z 30? Może więcej nawet. No. Espresso na szybko. Jak Formuła 1. Bluza dla Charlie na tenisa. I jazda. Espresso. Jeszcze przyniosę ci te wszystkie. Przyniesiesz? Bo te, co siedziały z tyłu, no, już 3 kwiatki zgubiły. W sensie takie pączuszki małe. To lepiej, że przynieś, żeby się nie zmarnowały w drodze. A tutaj już na mnie czekają dyńki. Poprosiłam Lukę, żeby dzisiaj mi te dynie tutaj właśnie przyniósł do garażu, bo będę tutaj w garażu pracować nad nimi, ale my też sobie włączyliśmy ogrzewanie podłogowe i wyobraźcie sobie, że te dynie po prostu były ciepłe i jakoś tak dzisiaj przychodziłam, mówię, o kurde, nie, tylko nie to, żeby nic się im nie stało, więc szybko Luka tutaj je przeniósł i no i żyją. Otworzyłam sobie bramę garażową, żeby mieć tutaj przepływ świeżego powietrza, bo jak będę sprayować, to nie chciałabym, żeby to wszystko zostało w garażu, a z drugiej strony nie chcę robić tego sprayowania na zewnątrz, bo troszeczkę kropi, więc ubiorę się, żeby się nie przeziębić. Ja jesienią mam urodziny i zawsze jakoś tak mówiłam, jakoś tak jest szaro, buro, ponuro, nie do końca mi się ten klimat zawsze podobał, a odkąd jestem jesieniarą, to się bardzo cieszę, że mam urodziny właśnie w listopadzie. Normalnie, słuchajcie, pokochałam ten jesienny czas. Właśnie przez takie rzeczy jak dekorowanie, malowanie dyń, herbatki, kocyczki, no, bardzo lubię. Zacznę od takiej pomarańczowej, średniej wielkości i użyję tej farby w sprayu, srebrnej. Zobaczymy, jaki efekt da. Oh. Jezu, jakie to jest piękne! Zostawię, niech ona sobie troszeczkę wyschnie i jeszcze raz ją przejadę. Ale wyobraźmy sobie teraz taką kompozycję. Pięknie to wygląda. Nie wiem tylko, jak ten pomarańcz. O. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Żeby posprayować jedną dynię na złoto i zobaczyć, jak będzie wyglądała pomarańczowa dynia, biała dynia, srebrna dynia i właśnie ta bordowa chryzantema. Bo tak jak ja Wam wcześniej mówiłam, trochę w tym roku chciałam, żeby było tak kolorowo, żeby nie było tak chłodno, nudno, że na przykład, nie wiem, biała dynia ze srebrną, bo już to przerabialiśmy. W tym roku naprawdę mam ochotę, żeby było tak ciepło, kolorowo, przyjemnie, więc zobaczymy. Najwyżej z powrotem ją przysprejuję. Tak, o, jest ze złotym. O, tak ładnie jest, tak ciepło jest. Ale ja bardziej wolę srebro, więc ciężko mi wiesz. No jest... właśnie, ja mam to samo, że też wolę srebro, ale z tym złotem cieplej, nie? No, cieplej. I nie wiem, co to zrobić. I bardziej efektownie, tak jak... Efektownie myślisz? Już wszystko wiem. Po dyskusji z moją przyjaciółką stwierdziłam, że te srebrne dynie troszeczkę tutaj wyglądają tak chłodno, a ja chcę bardzo ciepły, kolorowy klimat, więc na zewnątrz będą stały białe dynie, złote i pomarańczowe, a srebrne wrzucę sobie do domu.
Do łazienki. Ale zanim zacznę sprejować wszystkie dynie, to oficjalnie chciałabym Wam przedstawić naszego Pumpkin Mana, który jest po prostu cudowny. Jeżeli ktoś napisze, że jest brzydki, no to też się z nim zgodzę, no bo taki jest halloweenowy, upiorny, no ale jest cudowny. Tutaj jest właśnie ta miseczka na słodkości, które kupiłam ostatnio w Dilzie. Dilsie, tak się mówi. On jest różowy i plan jest taki, żeby jego głowa, ręce i tutaj ta podstawa były białe, bo wtedy będzie to w ogóle już tak pięknie wyglądało. Myślałam na początku, że zostawię takiego różowego, ale jednak fajniej będzie mi pasował biały, także zabieram się do sprayowania. Sprayowałam 8 dyń na złoto i czuję, że już w tej farbie jest taka końcówka, że już taki delikatny pyłek tylko leci, także no tak mniej więcej na 8, może jeszcze 9 bym pociągnęła, starcza ten spray. Normalnie czuję, że się zmachałam i czuję, że jest mi gorąco, bo jestem w tym futerku. Tutaj niby jest zimno, ale jak ja tak obskakuję te dynie, no to czuję, że się nagimnastykowałam przy nich i mam nadzieję, że nie będę chora. Wczoraj jakoś się od tej choroby uchroniłam, więc miejmy nadzieję, że dzisiejszym malowaniem nie doprawię się. Paznokcie całe z farby. Za długie paznokcie po prostu mam do sprayowania. Mogłam rękawiczki założyć, ale trudno. Dobra, zabieram się za te małe dyńki teraz. To są te, które dzisiaj kupiłam. One są takie pomarańczowe, zwykłe. Nie bardzo to jest mój klimat, więc srebrne będą idealne. O, proszę bardzo, jakich mam tutaj intruzów na działce. Weszli oglądać, zaglądać w okna. Przejeżdżali i odwiedzili mnie. I jak się podoba? Kawki nie ma. Kawki nie ma, ale są dynie. To jest tak słonecznie i pięknie, jest, że to, że pięknie. Nie ma słońca, to w ogóle nie ma znaczenia. To po prostu. Jest pięknie, oglądamy dynie. Ekstra! Cieszę się, że się wujostwu podoba. Słyszałaś, Kasiu? Wujostwo! O, Kasia to jest jedna z tych cioteczek, które Wam zawsze mówię, że coś na grupie piszemy. Cioteczki. Tak. I wujek Milo. Jak dobrze, że oni przyjechali przed pomalowaniem tego Pumpkin Mana, bo Michał podsunął mi taki dobry pomysł. Ja chciałam tą buzię pomalować na biało, że biała dynia. Ale Michał mówi, pomaluj mu głowę na złoto. I ja mówię, Jezus Maria, to jeszcze będzie pięknie wyglądało. Więc zrobię głowę na złoto, a tą podstawę zrobię na biało. Tylko muszę teraz jakoś zabezpieczyć te oczy mu. Tylko to też muszę zrobić właśnie tak, żeby tego różowego później nie było widać. I pomyśleć, że wcale nie miałam piątek, szóstek z plastyki. No, by się pani teraz zdziwiła. Muszę mu tak dobrze ten kapelusz zabezpieczyć, bo się boję, że jak będę sprayować, to mi gdzieś tutaj złota farba pójdzie, a tego bym nie chciała, bo później bym musiała cały kapelusz malować. To nie jest kapelusz, przepraszam, to jest cylinder. Jezu, wiecie co mi się przypomniało? Taki cylinder z Muminków i była taka bajka, gdzie wchodzili do tego cylindra i znikali, nie było ich, coś takiego było, pamiętam. Więcej czasu na ten moment zajmuje mi obklejenie, zabezpieczenie tych miejsc, których nie chcę sprayować, niż samo malowanie. Ale wolę to wszystko dokładnie zrobić, bo naprawdę nie chcę mi się później tego poprawiać. Nie mam w ogóle takich farb czarnych, więc muszę jakoś to dobrze zrobić. W ogóle Wam chyba nie powiedziałam, skąd mam tego Pumpkin Mana. Chodziłam sobie któregoś pięknego dnia po sklepach. Mówię, dobra, wejdę do Half Price'a. Patrzę, a tam pierwsze ozdoby jesienne. No i jak zobaczyłam tego dziadyszkę, to mówię, nie no, muszę go wziąć ze sobą. I pojechał ze mną do domu. Z Half Price'a też mam tego królika wielkanocnego. I teraz mam właśnie tego Pumpkin Mana. Jezu, zajęło mi to tyle czasu, ale jest obklejone, więc zabieram się za sprayowanie. Zaraz powinien przyjechać Luka z Charlie, bo wracają już z tenisa. Myślałam, że nie zostanie mnie wieczór, ale się przeliczyłam. Dobra, jazda. To jest złota. O kurde, a jak ja chcę na złoto przemalować? Nie! Jak ja chcę na złoto przemalować, jak mam końcówkę złotą? Ale teraz sobie zrobiłam. Hmm.
się zrobić całą brudę jego. Nie! Jezu, jego kubraczek pofarbowałam na biało. Najgorzej. Jezu, nie chcę zejść na ślinę. Poświęcę rękę swoją. Jakoś ta złota farba i srebrna była lepsza do malowania. Dobra, zostawiam to wszystko, idę do środka, bo już jestem i trochę zmęczona i zmarznięta. Poczekam, aż ta podstawa troszeczkę wyschnie i dodam drugą warstwę, ale jestem, powiem Wam, zadowolona z tego efektu, naprawdę. Co ty dla mnie masz? Prezent, wejdź w tej stronie, bo mam dla ciebie. Piękne, piękne. Dużo dla ciebie, dużo dla ciebie. Jezu, dziękujemy za tę pracę. Robiła. Zawsze będziesz nam robiła? Jezu, ja muszę zrobić jakąś skrzynkę na to. Oj, musiała dotknąć, co? Korciło paluszek. Wystarczyło mi już złotej farby, a chciałam jeszcze ten spód zrobić na złoto, ale jednak zrobiłam na biało. Bardzo ładne. Piękne. Nie możemy dotykać, bo schnie. A mogę dotknąć o to? To możesz. Jeszcze się klei. No, troszkę się klei. Jutro będziemy dekorować, wiesz? A ja mam prawdziwe dynie. No to są wszystkie prawdziwe, tylko pomalowane, wiesz? Nie, a ja chcę dynie, które zbieraliśmy. A no to te są. To te są, Szarlociu. A te pomarańczowe, zobacz. I te pomarańczowe były tutaj i ja je pomalowałam. To są te z farmy dyń. Musiałaś to wziąć, kliknąć jeden przycisk i dać do szafy. Ale to cały czas jęczało, cały dzień mi to piszczało, to twoje Tamagotchi. To musi... nie będzie nigdy piszczało, jak będzie w szafce. Ach, rozumiem. To jest moja wnusia, rozumiem, tak? Muszę się nią opiekować. To jest twoje dziecko? Nie! Taki kubeczek może być? A w jakiej jednorożce? To wszystko musi być uzgodnione. O taki jednorożec. Już jest wszystko ładnie wyłożone. Nie, ja nie chcę w taki. A w czym chcesz? W kapeluszu w tym. W czarownicy kapeluszu? No dobrze. I jeszcze do tego maliny. I maliny jeszcze? No dobra. W tym kubeczku herbatka może być? Halloween! Może być, okej. Okay. Już zmieniam. Będzie kapelusz czarownicy. Najważniejsze, że się spodobał. Pięknie zrobiłaś, no! Jest kapelusz czarownicy. Ładnie? Może być? A gdzie są maliny? No maliny tu są. Ale mamo, gdzie są do tego papryka? Paprykę jeszcze chcesz? Tak jak wczoraj? Charlie ma już taką rutynkę, że wieczorem właśnie puszczam jej codziennie Kocie Wiedźmy na Netflixie. I bardzo fajna to jest bajka. Nie jest straszna, ale jest taka w klimacie właśnie halloweenowym. To jest pies czarowniczych tych niedobrych. Tych niedobrych czarownic, tak? No. Fajna bajeczka to jest? Ten pies mówi. I to jest serial, więc jest dużo odcinków. Jeżeli mam dynie, są już pomalowane, jeżeli mam chryzantemy, to oznacza, że jutro będę dekorować wejście do domu. Stwierdziłam, że podzielę sobie to i najpierw zrobię dom z zewnątrz, a dopiero tam, nie wiem, następnego dnia czy dwa dni później zrobię dom w środku, bo chcę zobaczyć, ile dyń wykorzystam na zewnątrz i jeżeli będę chciała te wszystkie wykorzystać, no to po prostu będę musiała jeszcze dokupić te białe do domu. Srebrne mam pomalowane, więc one na pewno idą do domu, ale te większe, chodzi mi o te większe białe. Boże, jak ja się cieszę, słuchajcie, na ten czas naprawdę uwielbiam robić takie rzeczy. I początkowo szukałam tych srebrnych dyniek, żeby, nie wiem, nie musieć malować ich. W ogóle jakoś nie wpadłam na to, żeby malować te dynie. Dopiero jakoś później mi się ten pomysł sam wyklarował i jestem z tego zadowolona, bo to jest taka fajna przyjemność, jak coś tworzymy, robimy. No i to będzie na co dzień cieszyło oko. Wszyscy goście, jak będą chodzić, to będą myśleli, ho, ale ta Angelika się narobiła.
Ale ona ma talent do robienia takich rzeczy. Albo pomyślą, że beznadziejne. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!